Fundacja Opus Sport przedstawia program rozwoju kariery dwutorowej olimpijczyków. Przedstawiamy Państwu Paulę. Paula jest lekkoatletką, a jej specjalnością jest bieg przez płotki. Jej kariera świetnie się rozwijała. Zdobywała medale w zawodach dzieci, młodzików, a potem juniorów. Po maturze podjęła indywidualny tok studiów i poświęciła się karierze sportowej. Choć pogodzenie sportu i nauki bywało trudne i nie brakowało pokus ani chęci pójścia na łatwiznę, Paula pracowała rzetelnie i osiągała coraz lepsze wyniki. Zaczęła wygrywać meetingi lekkoatletyczne, pojawili się sponsorzy i występy w reklamach. Po występie na Igrzyskach Olimpijskich chciała podjąć staż w firmie. Jednak nikt nie chciał przyjąć wyczynowego sportowca. Zrozumiała, że po zakończeniu kariery znalezienie pracy może być największą przeszkodą w jej życiu. Co zrobić, by pracodawcy, którzy niedawno nie chcieli zaoferować jej nawet stażu, przyjęli ją z otwartymi ramionami do pracy? Wiedzę i umiejętności nabyła na studiach, jednak to za mało, by osiągnąć sukces. Wiedziała, że brakuje jej doświadczenia, by zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. A ona do tej pory nie była w stanie zrobić nic ze swoim zawodem. Paula na szczęście natrafiła na program rozwoju kariery dwutorowej olimpijczyków, organizowany przez Fundację Opus Sport. Na czym to polega? Fundacja znajdzie dla niej przedsiębiorstwo, które przyjmie ją na staż, na którym powiąże wiedzę zdobytą na studiach z praktyką. To pomoże jej odnaleźć się lepiej na rynku pracy. A pracodawcy na pewno przychylniej spojrzą na jej CV. Udział w programie jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz na stronie fundacji i wysłać do niej swoje CV. Fundacja znajdzie w swojej bazie przedsiębiorcę, który oferuje stanowisko pasujące do profilu wykształcenia Pauli. A jeśli takiego nie ma, pracownicy fundacji znajdą dla niej firmę z właściwym stanowiskiem. Potem ustala się zakres merytoryczny stażu i co najważniejsze, dostosowuje jego termin do harmonogramu treningów i sezonu Pauli. Jak to możliwe? Wszyscy przedsiębiorcy w programie rozumieją, że Paula i inni stażyści są aktywnymi sportowcami, dlatego są tak elastyczni. Co więcej, program rozwoju kariery dwutorowej olimpijczyków jest jedynym takim programem poświęconym reprezentantom kraju na Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich w Polsce. Paula wie, że taki staż jest dla niej prawdziwą szansą, bo w przeciwieństwie do niektórych koleżanek i kolegów z bieżni, Paula nie chce zostać trenerką. Woli zgodnie z wyuczonym zawodem zostać architektem. Architektem stron www. Paula nie musi się już martwić o swoje miejsce na rynku pracy. Jest spokojniejsza o swoją przyszłość. Może spać, to znaczy biegać, spokojnie. Zgłoś się do programu.